kiedykolwiek osobie umyślnie zadaje się ostry ból lub cierpienie fizyczne lub psychiczne w celu uzyskania od niej lub od osoby trzeciej informacji lub wyznania. W celu ukarania jej za czyn popełniony przez nią lub osobę trzecią albo o którego dokonanie jest ona podejrzana, a także w celu zastraszenia lub wywarcia nacisku na nią lub trzecią osobę albo w jakimkolwiek celu wynikającym z wszelkiej formy dyskryminacji, gdy taki ból lub cierpienie powodowane są przez funkcjonariusza państwowego albo inną osobę występującą w charakterze urzędowym lub z ich polecenia albo za wyraźną lub milczącą zgodą. I oczywiście wiemy, że w tej chwili 10 grudnia 1984 roku została podpisana przez ONZ konwencja w sprawie zakazu tortur, ale my będziemy mówić o czasach, kiedy konwencja nie obowiązywała i można było stosować tortury zgodnie z prawem. Najbardziej popularnym w kulturze masowej i w masowej świadomości oficjalnym organem związanym z torturami jest oczywiście święto oficjum, zwane świętą inkwizycją, ale w ramach mówienia o tego typu torturach i o torturach związanych z religią należy najpierw przeprowadzić rozróżnienie, a mianowicie, ponieważ bardzo często stosowane były zamiast tortur tak zwane próby Boże, które z torturami były często mylone. Otóż próby Boże wcale nie były torturami, albowiem to, że kogoś męczono, topiono, wiązano, palono, to w ogóle nie miało na celu sprawianie mu bólu, tylko ocalenie jego duszy oczywiście. Próby Boże opierały się na powszechnym przekonaniu, że dobry Bóg nie dopuści do karania niewinnych. I w tym celu stosowano kilka różnych sposobów umożliwienia wypowiedzenia się Bogu. Więc wiadomo, że... Znaczy ja tak zacznę po kolei alfabetycznie, tak? Bo tak mi najłatwiej było spisywać. Próba gorącej wody, która miała polegać na tym, że człowiek oskarżony o jakiś czyn niegodny lub niezgodny z kodeksem religijnym musiał włożyć rękę do wrzącej, gotującej się wody i wyjąć jakiś przedmiot z dna. Przedmiot, jego waga bądź głębokość wody zależała od tego, jak bardzo zdrożnego czynu dokonał. Obejmowało to zanurzanie ręki albo samej dłoni, albo ręki po łokieć, albo nawet głębiej. Co ciekawe, wodę gorącą czasami zastępowano wrzącym olejem, do którego należało. I oczywiście nie były to tortury, jak już podkreślam. Próba rozżarzonego żelaza miała dwa rodzaje, mianowicie pierwszy był taki, że człowiek musiał przenieść kawałek rozżarzonego żelaza przez 9 kroków, to jest kilka metrów, 3 do 5 metrów w zależności od kroku. I oczywiście waga żelaza od 0,5 kg do 1,5 kg w zależności od wagi czynu. Drugi typ tej próby to było chodzenie z kolei po rozżarzonych węglach, po rozżarzonych lemieszach, ewentualnie po rozżarzonym żelazie. I tutaj oczywiście oceną było nie tylko przejście czy tam wyciągnięcie danego przedmiotu, ale tak naprawdę decyzję o tym, czy próba była czy próbę udało się przejść pomyślnie czy nie, podejmowano na podstawie obserwacji gojących się ran. Jeżeli rany goiły się za szybko, to było źle, jeżeli goiły się za wolno, a sędzia nas nie lubił, to również było źle. Próba ogniowa stosowana często w procesach o czary była taka, że wiadomo, najczęściej kobiecie podejrzanej o czary kazano przejść pomiędzy dwoma rozpalonymi stosami, gdzie oczywiście jeżeli się zajęła ogniem, to znaczy, że była niewinna, jeżeli się nie zajęła ogniem, to znaczy, że była winna i należy ją spalić. Bardzo, bardzo ciekawym przykładem zastosowania tej próby jest opisana w Krzyżowcach Marii Kossak sytuacja, kiedy święty Franciszek przechodzi przez ogień, dosłownie przechodzi przez ogień. I to jest niesamowity przykład tego, jak mieszano tak wiedzę historyczną z realiami. Kolejna próba to jest chyba najbardziej znana próba zimnej wody, która zwana jest również pławieniem czarownic. Polegało to na tym, że człowieka związanego w taki sposób, to się nazywa wiązanie w kozioł. Tu jest troszeczkę to tak prowizorycznie pokazane, ponieważ wiązano w ten sposób, że prawy kciuk wiązano do lewej kostki u nogi, lewy kciuk do prawej kostki u nogi i człowieka w ten sposób związanego wrzucano do wody. Jeżeli tonął,
jeżeli czarownica utonęła, to znaczy, że czarownicą nie była, a jeżeli nie tonęła, to znaczy, że woda jako żywioł czysty nie chciała przyjąć nieczystej czarownicy i wtedy ją wypychała. Kłopot polega na tym, że ten obrazek to jest tak naprawdę licencja poetica, ponieważ te kobiety pławiono ubrane. Goła kobieta to jeszcze by się może i utopiła, ale kobieta odziana w te wszystkie kiecki, warstwy brudnych ciuchów, utrzymywała się na wodzie jak ponton. To nie było siły, żeby tam się utopiło. No i oczywiście wtedy okazywało się, jaka to wielka jest sprawiedliwość i jak to świetnie wykrywa się czarownicę. Co ciekawe, mamy tutaj, jeżeli chodzi o próby zimnej wody, mamy świetny polski wkład w historię, a mianowicie ostatnia czarownica spławiona i utopiona w Europie, to jest pani, która nazywa się Krystyna Cejnowa z Pałuk i potomkowie dalej w Pałukach mieszkają. Spalono ją w 1836 roku i oczywiście pływała, więc utopiono ją w morzu. Kolejna, jeszcze inna tego typu metoda była taka, że można było topić człowieka zawiązanego w worku, co dawało chyba efekt równie zły jak topienie w ubraniu, a już kompletnym absurdem było wrzucanie człowieka w beczce do wody i jeżeli utonął, to znaczy, że był niewinny. No, beczki pływają. Próba to jest próba, którą świetnie znają wielbiciele Monty Pythona, a mianowicie próba wagi. No i oczywiście były pewne konkretne tabele, które mówiły, ile powinien ważyć normalny człowiek. Jeżeli był cięższy niż wynikało to z tabel, no to wiadomo, że był winien. Jeżeli był lżejszy, to znaczy, że był niewinny. Ja tutaj widzę źródło tej próby w tym piórku, które waży Ozyrys na drugim świecie. Natomiast w każdym razie tabele były takie, że jak komuś się coś nie podobało, to nie było siły, żeby być lżejszy. Natomiast kolejna próba, która jest bardzo fajna, to znaczy bardzo ciekawa, to jest pojedynek. Pojedynki odbywały się na bardzo różny sposób, ponieważ najczęściej spotykanym pojedynkiem, tak, sądem Bożym, to było to, że wychodziło dwóch panów albo zainteresowanych bezpośrednio sprawą, albo reprezentujących, no nie wiem, kobiety, starców, dzieci, kogoś tam. Dzieci nie, dobra, dzieci nie miały wtedy żadnych praw, jeszcze mniej niż kobiety. W każdym razie oni tam stawali przed sobą i naparzali się do skutku. Który wygrał, ten był lepszy nie tylko w walce, ale i moralnie. Natomiast te próby były również, miały różne formy, ponieważ było coś takiego jak na przykład próba krzyża, którą stosowano, to też był typ pojedynku, którą stosowano na przykład wobec właśnie małżonków, gdzie stawiano takiego pana z taką panią pod krzyżem, kazano im podnieść ręce do góry i kto pierwszy opuścił, bo już nie mógł, ten przewiewał. Były próby, które rozwiązywano oczywiście za pomocą losowania, czyli tam wychodzono z założenia, że jednak ten, kto wyciągnie na przykład biały kamień, ten jest niewinny, bo wiadomo, że to Bóg decyduje, kto kamień jaki wyciągnie. Były próby, które nazywa się próbami znamienia, a mianowicie rozbierano takiego człowieka i sprawdzano nakłucia, na przykład jeżeli ciało nakłute reagowało na ból, to znaczy, że ten też był niewinny, a jeżeli nie reagowało, to znaczy, że uprawiał czary. Były też próby takie, gdzie na przykład zostawiano człowieka w jakimś pomieszczeniu, w lesie, gdziekolwiek, oczekiwano, aż przybędzie jakieś zwierzę. Jeżeli zwierzę zaatakowało, to znaczy, że nie było jego opiekunem. Jeżeli nie zaatakowało, to znaczy, że było to zwierzę czarodzieja i tak dalej. No takie prób łagodniejszych była próba marów. Czyli człowiek, jeżeli był oskarżony o zamordowanie kogoś, to musiał na kolanach obejść 10 razy te zwłoki, całując je i zaklinając się, że nic złego nie zrobił i jeżeli nic mu się nie stało i udało mu się do tego dokonać, to znaczy, że był niewinny. Było coś takiego jak próba poświęconego kęsa, to była próba, która była wykonywana albo na chlebie, albo na serze, bardzo tożsama z próbą komunii, ponieważ to polegało na tym, że dawano człowiekowi kawałek poświęconego chleba, jeżeli go przełknął nie kusząc się, to był niewinny. A próba komunii dodatkowo obejmowała jeszcze przekonanie, że nawet jeżeli by człowiek winny przełknął poświęcony ciało Boże, to Bóg powinien go natychmiast razić piorunem. Jeżeli Bóg nie razi piorunem, to znaczy, że był niewinny. To właściwie, jeżeli chodzi o próby, no jeszcze mogę wspomnieć o próbie
klubie West, tak? Wychodzono z założenia, że czarownice nie płaczą, więc jeżeli ktoś tam się rozpłakał na żądanie, to znaczy, że był niewinny, a jeśli się nie rozpłakał, to uprawiał czarę.